Witajcie kochani, w nowym odcinku przygotowałem dla Was sporo niespodzianek, mianowicie różne gatunki grzybów rurkowych, ale także różne gatunki grzybów blaszkowych. W poprzednim odcinku kilka gatunków sobie omówiliśmy, więc w tym powinno Wam być dużo łatwiej, ale to nie wszystko. Mam dla Was jeszcze w tym odcinku niespodziankę, a mianowicie znowu będzie do wygrania atlas, ten mały podręczny atlas Ewalda Gerharda, który zawiera w sobie ponad 1200 gatunków grzybów. W tym atlasie Ewalda Gerharda widnieje ten gatunek, który widzicie obok mnie. Jest to żagiew guzowata. Na moim kanale chyba jeszcze tej żagwi nie pokazywałem, z tego co dobrze pamiętam. Żagiew guzowata przypomina nam troszeczkę żagwiaka łuskowatego, ale żagwiaki spotykamy praktycznie wiosną. W okresie letnim tych żagwiaków już raczej nie spotkamy. Owocniki tak mniej więcej do 10 cm średnicy. Tutaj nawet na tym atlasie mamy z tyłu miarkę. Możemy sobie przyłożyć i zobaczyć. Kapelusze pokryte łuseczkami o czerwono-brązowej barwie. A na spodzie owocnika widać hymenofor rurkowy. Skancia z tymi porami tych rurek. I te pory nam zbiegają się na trzonie. Chociaż ta żagiew guzowata bardzo mocno przypomina żagwiaka łuskowatego, to jest taka jedna cecha, a mianowicie zapach. Ten zapach jest tutaj obojętny. Nie ma żadnego wyraźnego zapachu. U żagwiaka łuskowatego, jak wiecie, ten zapach jest taki mączno-ogórkowy. Kolejny ciekawy gatunek, który chcę Wam pokazać, to rumieniak gromadny, a obecnie nazywa się bruzdniczek gromadny. Chociaż ta nazwa rumieniak gromadny bardziej mi się podoba, bo oddaje więcej cech tego gatunku. Wielokrotnie gościł w moich filmach, ale akurat te owocniki są najbardziej uśrednione, które Wam teraz pokazuję. Także pewne cechy dostrzeżycie i na młodych, i u starszych. Co Wam się rzuca w oczy, obserwując te owocniki? No mianowicie kolor. Jest taki różowo-brązowy i bardzo często można zobaczyć, że na owocnikach występują takie plamki. Plamki będą na wierzchu owocnika, ale równie dobrze te plamki pojawią się na blaszkach. Kolejną cechą wspólną u tych wszystkich owocników to zauważcie, że kapelusze nie są równomierne, a takie bardzo pofałdowane. Zwróćcie też uwagę na krawędź kapelusza. Tam dostrzeżycie podwinięty brzeg tego kapelusza. I to podwinięcie jest u bardzo młodych owocników oraz u tych starszych. Blaszki zmieniają swoją barwę z wiekiem. U młodych ten kolor blaszek będzie taki bardziej kremowy, a u starszych owocników te blaszki robią się dużo ciemniejsze. Drugi człon nazwy, czyli gromadny, mówi o jego częstym występowaniu w dużych grupach. Gdybym miał porównać smak i zapach tego grzyba, to bym musiał połączyć dwa gatunki grzybów, a mianowicie pieprzniki, czyli inaczej zwane kurki, z czubajkami kaniami. Wiem, że jest bardzo dużo amatorów i czubajek oraz pieprzników, więc takie grzyby na pewno by Wam smakowały. Zapytacie, gdzie można spotkać takiego rumieniaka? Trudno powiedzieć. Ja go spotykam naprawdę w bardzo różnych lokalizacjach. Co ciekawe, nawet udało mi się w jednym roku u mnie pod blokiem te rumieniaki spotkać. Teraz kolejny grzyb, który w sumie u mnie na kanale widniał tylko w postaci zdjęć, ale nigdy go nie pokazywałem w formie filmowej. A mianowicie lejkowniczek pełnotrzonowy. Jest to grzyb jadalny, ale dość rzadki u nas w kraju. Kształtem przypomina jakieś pieprzniki, ale odróżnia go to od pieprzników, że na spodniej stronie nie ma tam takich żyłek jak u pieprzników, a są tam takie pofałdowania. Czyli możecie bardzo łatwo zapamiętać, że lejkowniczek ma zbliżony spód do lejkowca. Są to dość drobne grzyby o kolorze szaro-brązowym. Rosną i pojedynczo, i w grupach. Ja na tego lejkowniczka trafiłem w lesie liściastym. Tam były dęby, tam były buki. Jest to gatunek, z którym mam małe doświadczenie, gdyż bardzo, ale to bardzo rzadko ja go osobiście spotykam. Jest to też okres, gdzie już spokojnie możemy popatrzeć za czubajką kanią. Mnie osobiście udało się ją spotkać. Wiecie, jak wygląda czubajka kania. Dosyć spore grzyby. Skórka na kapeluszu jest bardzo łuseczkowata, a na mocno zygzakowatym trzonie dostrzeżemy pierścień. I ten pierścień jest nawet ruchomy. Ale udało mi się znaleźć grzyby, które są dość podobne. Jest to muchomor, tylko że z rodzaju mglejarkowatych, muchomor złotawy. Bardzo mocno przypomina
trzon tego muchomora Czubajkę Kanie, ale w dolnej części tego trzonu dostrzeżemy pochwę. I na samym trzonie nie ma tam pierścienia, co jest bardzo istotne. A na kapeluszu dostrzeżecie takie szczątki osłony, które tworzą takie dosyć duże polepka. Muchomor złotawy na swoim kapeluszu posiada prążkowania, które są bardzo dobrze widoczne przy krawędziach tego kapelusza. Nie jest to zbyt częsty gatunek, więc bardzo się cieszę, że udało mi się go spotkać i Wam zaprezentować. A spotkałem te muchomory w miejscu, gdzie jest cmentarz austriacko-węgierski z 1915 roku, a na tym cmentarzu oprócz tych muchomorów wyrastały borowiki usiatkowane. Ale też udało mi się spotkać bardzo ciekawych braci syjamskich borowika usiatkowanego. Zauważcie, że jeden z owocników wyrasta z drugiego, a dokładniej z jego kapelusza. Niesamowicie to wygląda. Jako ciekawostkę Wam to pokazuję. Skoro jesteśmy przy tych borowikach usiatkowanych, to pokażę Wam teraz inne zestawienie. Od lewej strony mamy modroborowika ponurego. W środku mamy krwisto-borowika purpurowego, a po prawej stronie borowika usiatkowanego. To łączy te wszystkie borowiki, a mianowicie to, że są to grzyby rurkowe, a na trzonie widnieje siateczka. Jak możecie zauważyć, każdy z tych owocników jest odrębnym gatunkiem, więc one wyglądają inaczej. Modroborowiki ponure już sobie omawialiśmy, więc kto nie widział, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Krwisto-borowik purpurowy. Jasny kapelusz wpadający w taki lekki róż, a w miejscach wygryzionych przebija się żółty kolor. Na trzonie bardzo wyraźna siateczka, też przebijająca się przez żółty odcień. No i po prawej stronie borowik usiatkowany, którego też omawialiśmy, tam się nic nie przebarwia. Jedyne jest to, że kapelusz ma matowy i widnieje na trzonie siateczka. A skąd wiem, że to jest krwistoborowik purpurowy? Na przekroju ten krwistoborowik przebarwia się tylko w kapeluszu. Modroborowiki ponure przebarwiają się w całości, czy krasnoborowiki ceglastopore też przebarwiają się po całości. Krasnoborowiki ceglastopore, u których na trzonie nie zobaczymy siateczki, a taką strukturę kropkowaną, a tutaj to przebarwienie występuje tylko i wyłącznie w strefie kapelusza. Zapach krwistoborowika według mnie jest taki słodkawy, widnieje jako grzyb trujący. Osobiście ja nie znam żadnej osoby, która by się zatruła krwistoborowikiem purpurowym, no ale trzeba pamiętać, że skoro ten grzyb jest oznaczony jako trujący, lepiej jego nie próbować. Mam dla Was jeszcze jeden gatunek krwistoborowika, a dokładnie krwistoborowik lubczykowy. Kiedyś ten krwistoborowik nie miał swojej nazwy, nazywał się dokładnie borowikiem legalowej, na cześć pani mykolog, która oznaczyła ten gatunek. Krwistoborowik lubczykowy przebarwia się, ale to przebarwienie i widnieje i w kapeluszu, i w części trzonu. Na trzonie też widnieje siateczka. Same kapelusze już są dużo ciemniejsze od krwistoborowika purpurowego, którego widzieliście wcześniej. Zresztą może zrobię takie zestawienie. Po lewej stronie będziecie mieć krwistoborowika purpurowego, a z prawej krwistoborowika lubczykowego. I na tym zestawieniu widać, czym różnią się te dwa gatunki. Kolejna sprawa przy krwistoborowiku lubczykowym to jest jego zapach. Ten zapach jest naprawdę wyraźny i pachnie lubczykiem. Dokładniej jest to zapach magii, tej przyprawy do zup. I ten gatunek też widnieje jako grzyb trujący, więc lepiej tych grzybów nie próbować. Chciałbym Wam zademonstrować też taki bardzo ciekawy rodzaj, mianowicie wilgotnicę. Tutaj mam dla Was przygotowane dwa gatunki. Jeden o żółtej barwie, tak naprawdę nie wiem, który to jest dokładnie gatunek, bo o żółtej barwie jest kilka gatunków, a ja się w wilgotnicach w ogóle nie specjalizuję. Druga wilgotnica to jest wilgotnica czerniejąca. Piękny kolor. Drugi człon nazwy tej wilgotnicy czerniejącej mówi nam o tym, że grzyby po uszkodzeniu zmieniają swoją barwę na czarno. Wilgotnice są to bardzo drobne grzyby, do kilku centymetrów wysokości i maksymalnie 2 cm średnicy kapelusze. Najlepszy okres na poszukiwanie wilgotnic to jesień i łąki. Akurat te wilgotnice spotkałem teraz w okresie letnim i spotkałem je w lesie. Co jeszcze udało mi się spotkać? Koźlarki grabowe. Dawniej ten gatunek nazywał się koźlarz grabowy. Jest to grzyb, który występuje tylko i wyłącznie pod grabami. Charakteryzuje się tym, że ma pomarszczone kapelusze
I te kapelusze potrafią mieć bardzo różną barwę, od ciemnobrązowej do wręcz żółtej. Trzon pokryty takimi drobnymi, ciemnymi kropeczkami. Co najważniejsze, grzyb w przekroju po uszkodzeniu będzie się przebarwiał na kolor czarny. Grzybów mamy coraz więcej i naprawdę coraz ciekawsze gatunki się pojawiają. Na przykład bardzo znany i bardzo lubiany maślak, a dokładnie maślak pstry, inaczej znany bagniakiem, chubankiem i moja ulubiona nazwa suchy Wojtek. Ten gatunek najprawdopodobniej posiada chyba najwięcej nazw lokalnych w zależności od regionu i tak naprawdę nie przypomina swoim wyglądem maślaka, bardziej jakiejś borowiki, z tego względu, że kapelusz jest suchy. Ten odcinek jest to nawiązanie do poprzedniego odcinka i chciałem Wam pokazać, że nie każda kania to od razu będzie kanią, bo czasami może być to też muchomor i nie każdy borowik będzie od razu szatanem albo krasnoborowikiem ceglastoporym. Przy borowikach pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na przekrój i na trzon oraz kolor kapeluszy. Teraz na szybciutko konkurs, w którym do wygrania będzie ten atlas Ewalda Gerharda, w którym jest ponad 1200 gatunków grzybów opisanych. Co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na pytanie, a dokładnie odpowiedzieć, o jaki gatunek zapytałem sztuczną inteligencję. Uzyskaną odpowiedź przez tą sztuczną inteligencję puszczę Wam w formie dźwiękowej, ale powiem Wam tylko tyle, że ta sztuczna inteligencja troszeczkę mija się z prawdą, żeby nie powiedzieć, kłamie. Więc tak naprawdę wcale nie macie ułatwionego zadania, ale trzymam za Was kciuki. To zapraszam do odsłuchania, a w międzyczasie puszczę Wam kilka fajnych ujęć z grzybami, które osobiście znalazłem. Oczywiście nie będzie tego gatunku, o który zapytałem. To grzyb jadalny należący do rodziny gołąbkowatych, Lusulaceae. Jest jednym z popularniejszych grzybów jadalnych w Polsce i innych krajach Europy. Oto kilka jego charakterystycznych cech. Pierwszy, kapelusz. Ma średnicę od 5 do 15 cm, jest pomarańczowo-czerwony, czasem z zielonkawymi plamami. Powierzchnia kapelusza jest gładka i lekko śluzowata, szczególnie w wilgotnych warunkach. Młode kapelusze są wypukłe, z czasem stają się płaskie, a nawet wklęsłe. Blaszki. Blaszki są gęste, mają kolor od pomarańczowego do czerwonawego. Po uszkodzeniu zmieniają kolor na zielonkawy. Trzy, trzon. Trzon ma długość od 3 do 7 cm i grubość od 1 do 2 cm. Jest cylindryczny, często pusty w środku, w kolorze kapelusza, czasami z niewielkimi jamkami. 4. Mleczko. Po przecięciu lub uszkodzeniu owocnika wydziela się pomarańczowe mleczko, które z czasem zmienia kolor na zielonkawy. Zapach i smak. Ma przyjemny, lekko owocowy zapach oraz łagodny smak. 6. Występowanie. Rośnie w lasach iglastych, szczególnie pod sosnami, często na kwaśnych glebach. Spotykany jest od lata do jesieni. 7. Zastosowanie kulinarne. Jest ceniony w kuchni za swój delikatny smak. Można go spożywać smażonego, duszonego, marynowanego czy kiszonego. Należy jednak pamiętać, że niektóre osoby mogą być wrażliwe na grzyby i powinny spożywać je ostrożnie. Jest to grzyb, który można łatwo pomylić z innymi gatunkami mleczajów. Nie wszystkie są jednak jadalne, dlatego ważne jest dokładne rozpoznanie przed zebraniem i spożyciem. Odpowiedzi oczywiście udzielajcie w komentarzach. Trzymam za Was kciuki, Atlas też na Was czeka. A teraz informacja dotycząca naszego spotkania. Planuję to spotkanie 14 lipca w Jaworznie, Park Geosfera, parking numer 2. Godzina 10 do godziny 10.30. Po tym czasie wybieramy się już do lasu. Jeżeli ktoś już jest zdecydowany, niech napisze do mnie wiadomość na Instagramie. I tak samo, jeżeli ktoś by się wybierał i miałby nie zdążyć, to proszę o kontakt na Instagramie. Wszystkie te informacje, o których powiedziałem, umieszczę w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co zrobić. Ja będę powoli kończył. Do usłyszenia. Cześć. Nie wiem, po prostu nie mogę dograć 5 minut filmu, bo oczywiście zawsze coś musi być. Jak nie samolot, traktor. Naprawdę, uwierzcie mi, jest to ciężko. Do tego jest jeszcze wiatr, który wieje, słońce, które świeci jak oszalałe. Raz jest za chmurami, raz świeci. Dramat.